Byłam kiedyś osobą w ogóle antyspołeczną. Interesował mnie tylko mój dom, moja rodzina najbliższa. Katarzyna Markowska jest szczęśliwą mamą i żoną. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania. Do akcji Szlachetna Paczka dołączyła rok temu. 8 marca wylot. Dwa razy w tygodniu pracuję poza domem, ale tak to pracuję w domu. Mogę sobie spokojnie wszystko zaplanować, pojechać na zakupy, zrobić obiad. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że wiele rodzin ma tak, że budzi się rano od razu z bólem głowy, za co zrobić zakupy, za co opłacić rachunki. I ja przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy, ile wokół nas jest osób potrzebujących. Dziewczyny, coś jeszcze nie ma wstążki? Historia ze Szlachetną Paczką zaczęła się trochę niechcący. Byłyśmy grupą zrzeszającą kilka tysięcy mam z okolicy naszej dzielnicy. I na początku po prostu rzuciliśmy hasło, czy chcecie się przyłączyć. Okazało się, że odzew był ogromny i wiedziałyśmy, że możemy zrobić dużo. Ale to, co się później to wydarzyło, to w ogóle kosmos. Cześć Kasia, jestem, cześć! Chodźmy. Nie znałyśmy się i to działanie pozwoliło nam w dużej grupie się poznać. Blender możemy połączyć razem z mikserem. Może być taki w całości wszystko. Oprócz naszej głównej, jak my się śmiejemy, matki założycielki, czyli Karoliny, która zajmuje się całą organizacją, mamy Ulę, która dała prezenty, które znajdują się u niej, można powiedzieć, w sklepie na półce, bo prowadzi sklep jubilerski z biżuterią. Mamy Tatianę, która prowadzi sklep obuwniczy z bucikami dla małych dzieci. Sprezentowała wszystkim dzieciakom te buty. Mamy Tamarę, która na co dzień ma sklep brafiterski, czyli dobierania biustonoszy. I ona stała się naszym takim punktem zrzutkowym. I okazało się, że nazbierałyśmy w było chyba 8 tysięcy złotych w kilka dni. To, że jesteśmy wszystkie mamami, jest w naszym działaniu bardzo ważne. Empatia człowieka, który ma dziecko, jest zupełnie inna do tej przed urodzinami. Pomaganie innym uzależnia i chyba bardzo dużo dziewczyn odkryło to tak jak ja. Więcej o darczyńcach Szlachetnej Paczki usłyszycie w Faktach RMF FM.